Mateusz Kaniowski, razem ze mną Bombardier. Hello. Hello. Oraz pan tłumacz. Piotr. Witam panie Piotrze. Bombardier. Jak zobaczyłeś Stiflera, co pierwszego sobie pomyślałeś? No, on dit on peut pas sous-estimer ton adversaire. Donc pour moi c'est un combattant, je le prends comme un combattant quoi. U nas się mówi, że nie można niedoceniać przeciwnika, więc dla mnie to jest wojownik, więc ja go jako takiego postrzegam. Natomiast co pomyślałeś widząc jego twarz, jego tatuaże, jego zachowanie? Quand tu as vu son visage, ses tatouages, son comportement, qu'est-ce que tu as pensé? Bon, c'est juste c'est son style. Son style, c'est comment il s'habille et tout ce qui est tatouage, voilà, c'est son style, je respecte comme ça, mais je le prends comme un adversaire. No, to jest po prostu jego styl, te tatuaże, to jak się ubiera, taki ma styl, ja to szanuję, traktuję go jak przeciwnika. A już odchodząc od samego pryzmatu walki, w Senegalu też macie takich kolorowych ludzi? I en sortant de la question de ce combat, est-ce que au Sénégal vous avez aussi des gars comme ça, tout en couleur? Non, non, pas beaucoup, parce que nous, comme c'est des noirs, donc si on fait des tatouages comme ça, ça se voit pas. Ouais. No, u nas to raczej nie, bo u nas jesteśmy czarnoskórzy, więc taki tatuaż jest nie za bardzo widoczny. Rozumiem. Czy pierwszy raz widział takiego gościa, który się tak zachowuje, jest taki aktywny, tak, robi takie show w życiu? Est-ce que c'est la première fois que tu as vu un gars aussi actif, qui bouge comme rapidement comme ça, qui se comporte comme ça dans sa vie? Ouais, parce que nous on a l'habitude au Sénégal, c'est des combattants qui font 100 kg, 80 kg, 120 kg. Donc on a l'habitude de faire des combats avec des poids légers et des poids lourds aussi. Voilà. No my w Senegalu jesteśmy przyzwyczajeni do walki z zawodnikami z różnych wag, 85 kg, 120 kg, także mamy wagę lekką i ciężką, także mamy też różne wagi. Wcześniej walczyłeś z Mariuszem Pudzianowskim, mistrzem świata, jeżeli chodzi o strongmanów pięciokrotnym, zawodnikiem MMA, teraz walczysz z gościem, który jest totalnym freakiem. Zaskoczyła cię w ogóle ta oferta, taki rywal? Alors avant, tu t'es battu contre Mariusz Pudzianowski, strongman, champion du monde à 5 reprises, donc quelqu'un avec plein de titres. Là, maintenant, tu as quelqu'un de complètement différent, un fric, comme on dit. Ça t'a surpris, cette proposition? Non, non, c'est comme ça, parce que contre Pudja, donc moi, je connais mes qualités. J'ai perdu le combat par erreur, moi, je le sais. Mais de toute façon, je travaille maintenant. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est ma revanche contre Pudzianowski. No, tutaj muszę powiedzieć, że wiem, dlaczego przegrałem z Pudzianem, popełniłem błąd. Teraz ciężko pracuję nad tym, żeby te błędy naprawić. I też moim celem jest, żeby walczyć ponownie z Pudzianem. Okej, okay, natomiast chciałem dopytać właśnie też o Stiflera i zestawienie. Czy zaskoczyło cię, że walczysz z gościem, który jest freakiem, nie zawodowcem, nie zawodnikiem sportu walki, tak jak ty? D'accord, mais concernant Stifler, est-ce que tu as été surpris par cette proposition de te battre contre quelqu'un qui était un freak, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un professionnel des sports du combat comme toi, mais quelqu'un de différent complètement? Ouais, parce que si c'était par exemple au Sénégal, je le prends pas. Mais comme c'est en Pologne, j'ai fait mon premier sortie et j'ai perdu le combat. Il faut que je prenne un autre combat, ou deux ou trois combats pour affronter encore pour Pudzianowski. C'est pour cela que je prends le gars. No, gdyby to było w Senegalu, to bym z nim nie walczył, ale jesteśmy w Polsce, więc moim celem jest, żeby mieć rewanż z Pudzianowskim i w tym celu przejechałem ponownie. Muszę tu mieć jeszcze jakieś dwie, trzy walki, żeby móc ponownie z nim walczyć. Dlaczego by nie walczył w Senegalu? Et au Sénégal, pourquoi tu te battrais pas contre un gars comme ça? Non, non, c'est pas le même niveau parce que Sénégal, je suis le number one là-bas. Et si par exemple, si c'était là-bas, il va combattre avec le deuxième ou troisième niveau. Mais c'est comme en Pologne. Donc, je veux vraiment envie de faire un combat. Tout ça, c'est juste pour affronter encore pour Pudzianowski. Po prostu w Senegalu ja jestem na topie, jestem wśród tych najlepszych, więc tam to wygląda inaczej, więc tam bym nie walczył z kimś z drugiego czy trzeciego szczebla, natomiast tutaj wszystko jest podporządkowane temu, żebym mógł ponownie walczyć z Pudzianowskim. Czy przy tym stole ktokolwiek cię tak zdenerwował, że miałeś ochotę go zdzielić? Est-ce que à cette table il y a eu quelqu'un qui t'a tellement énervé que t'avais envie de le cogner? Non, moi je respecte tout le monde parce que chacun son style. Bon, moi, je dis pas je déteste telle personne parce que comme il est habillé comme ça ou il est comme non, moi je respecte tout le monde, donc c'est d'être humain comme moi. Ja szanuję wszystkich, kto by jak się tam nie ubierał, jaki ma styl, taki ma styl, no po prostu tak się nie zachowuje, więc po prostu szanuję wszystkich.
Tylko to są freak fighty, tutaj się dzieje też dużo na konferencjach, dlatego ja wiem, że wszystkich szanujesz jako zawodników, ale jestem po prostu ciekawy twojej prywatnej opinii o nich jako o ludziach. D'accord, mais ça c'est les freak fights, on sait qu'il y a plein de choses qui se passent pendant les conférences, des choses étranges, donc je comprends que tu les respectes en tant qu'adversaire, en tant que, donc en tant que guerrier et combattant, mais en tant que personne, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu en penses. Donc, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est mon adversaire. Les autres, voilà, c'est des gens que je respecte beaucoup, mais ce qui me concerne vraiment, c'est mon adversaire. Donc je me suis concentré sur le combat, c'est uniquement pour gagner. Donc pas pour autre chose, c'est juste pour gagner. No ja ogólnie interesuję się tylko moim przeciwnikiem. Resztę szanuję, natomiast interesuje mnie tylko mój przeciwnik i jestem tutaj po to, żeby wygrać i tylko i wyłącznie po to, żeby wygrać. Czy widział jego poprzednią walkę? Tu as vu son combat précédent? Qui? Stiflera. Le combat précédent de Stifler. No. No. Nie. Nie jesteś zainteresowany? Et ça t'intéresse pas, ce combat? No, vraiment. Nie. Dlaczego? Dlaczego cię nie interesuje walka Stiflera poprzednio? No, moi... Le combat précédent de Stifler ne t'intéresse pas? No, moi, je me concentre plus sur moi. Ja się... à mes qualités, quoi. Ja się bardziej koncentruję na sobie, na moich zaletach, na moich umiejętnościach. Coś mi się wydaje, że nie przejmujesz się Stiflerem, w sensie, że nie boisz się go w ogóle. J'ai un peu l'impression qu'en fait, il ne t'impressionne pas vraiment Stifler. Tu n'as pas vraiment peur de Stifler. Alors moi, j'ai peur de personne. J'ai peur de personne et je respecte aussi. Malgré, il est pas grand, il est pas... Mais je le respecte. Nie, no ja ogólnie szanuję wszystkich, ale nie boję się nikogo, absolutnie. A to, że on nie jest jakiś wielki, okej, ale mimo wszystko mam do niego szacunek. Jak sądzisz, czy wygrasz tę walkę, jeżeli tak, to jak szybko? Est-ce que tu penses que tu vas gagner ce combat et si oui, en combien de temps? Au premier round. Pierwszej rundzie. Ile sekund albo minut? Combien de secondes ou deux minutes? No, maximum une minute. Maksymalnie jedna minuta. Czy nie boisz się, że mocno skrzywdzisz Stiflera? Est-ce que tu n'as pas peur de faire vraiment mal à Stifler? Ah, un sport de combat, c'est le combat. Même si tu veux le cogner, tu vas le cogner. Sporty walki to są sporty walki. Jak trzeba przewalić, to się przewala. Ale w Polsce wiele osób trochę się tak śmieje pozytywnie właśnie, że to może się bardzo źle skończyć. Ouais, mais en Pologne, certains disent que cette affaire pourrait se terminer très mal, peut-être. Ah, je sais pas moi. De toute façon, juste de gagner. Je suis là pour le combat. Je suis là pour faire un vrai combat, pas plus. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas maintenant lui. C'est devant. Prendre des revanches et prendre des grands combats. No, nie wiem, ja po prostu tutaj jestem po to, żeby walczyć, natomiast moim celem to nie jest ta konkretna walka, tylko to jest to, żeby wziąć rewanż potem i kolejne walki, to mnie interesuje właśnie. Rozumiem. Bardzo dziękuję za wywiad. Dziękuję. Merci beaucoup. Dziękuję. Dziękuję.